Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia. Jurek Owsiak, Filip Springer, Jacek Głąb, Hub Drog oraz prezydenci Częstochowy, Krakowa, Wrocławia, Kielc i Poznania przyjechali do Wałbrzycha na finał akcji Gazety Wyborczej Pracownia Miast. W Wałbrzychu podsumowano akcję Gazety Wyborczej Pracownia Miast z 2015 roku. W panelach dyskusyjnych udział wzięli Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska, Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, Rafał Dudkiewicz, prezydent Wrocławia oraz Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. Polska jest strasznie skłócona, podzielona, znaczy jedni obrażają wszystkich dookoła, mówią, że nie jesteśmy tam elementami animalnymi, no wiadomo, wszyscy to wiemy. I myślę, że dzisiaj dla takiej pracowni miast, jako takiego wehikułu dialogu, my sobie myślimy, jest jakby nowe zdanie, tak? Znaczy właściwie to jest kolejna odsłona tej samej roli, tak? Znaczy spotykać się z ludźmi, rozmawiać, nie obrażać się. Dzięki temu można się, znaczy, doświadczyć, odkryć coś nowego. Ja w to głęboko wierzę i jestem jakby, tego doświadczam nieustannie właściwie w swojej pracy i też jakby tak widzę też rolę gazety, w której pracuję. Podczas jednego z paneli dyskusyjnych prezydenci miast rozmawiali o deklaracji współpracy miast na rzecz otwartości i dialogu międzykulturowego. Deklaracja ma podwójne, powiedziałbym, znaczenie. Mianowicie padły w niej ważne słowa dotyczące otwartości, postaw tolerancyjnych jako jedynych słusznych. A to podwójne znaczenie polega na tym, że po pierwsze okazuje się, że także o rzeczach słusznych trzeba mówić, po to, żeby słowo mogło się stać ciałem. No a po drugie oczywiście w ślad za nią idą różnego rodzaju wydarzenia. Na przykład narracja Europejskiej Stolicy Kultury jest w dużej mierze zbudowana na tym, że nacjonalizmy są czymś, czego bardzo byśmy nie chcieli, czego sobie nie życzymy. Chcemy budowy społeczeństwa otwartego, tolerancyjnego. Jak na przykład taka bardzo, być może drobna, ale jednak moim zdaniem istotna akcja, w której uczestniczą szkoły wrocławskie, to jest słynna sztafeta, gdzie szkoły przekazują sobie wałek do malowania. A ten wałek służy do tego, żeby uczniowie zamalowywali, jeśli się gdzieś w pobliżu szkoły pojawią jakiekolwiek sformułowania szerzące nienawiść, no to młodzież tymże wałkiem zamalowuje, prawda, protestując tym samym. Podczas finału Starej Kopalni wykład wygłosił także Jerzy Owsiak, prezes Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który opowiadał o swoich doświadczeniach związanych z dobroczynnością i aktywnością społeczną, którą zajmuje się od lat. Koordynowana przez niego Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy co roku zbiera miliony złotych na pomoc chorym i potrzebującym. Owsiak przedstawił swoje poglądy na temat współpracy mieszkańców, samorządu i organizacji. Będziemy mówili o tym, w jaki sposób możemy coś razem robić, bo my jesteśmy przykładem, Wielka Orkiestra jest przykładem wspólnych działań, takich działań, które robimy już od prawie 25 lat i to jest taki konkret, a więc nie przyjeżdżamy tu jako specjaliści medialni od czegoś, albo specjaliści, którzy powiedzą wszystkim, że jeżeli według teorii spełnimy takie warunki, to coś tam do nas wróci w postaci bogactwa. Nie, my mówimy o bardzo konkretnych rzeczach, że 24 lata temu poprosiliśmy ludzi, żeby coś z nami razem zrobili i to się super sprawdza, bo to jest samodzielność, bo to jest społeczeństwo obywatelskie, bo to jest bez kontrolowania tych ludzi, ludzie coś robią i to jest pokazanie, że nie opierajmy się tylko na tym, czy z nieba nam spadnie manna, czy ktoś zadecyduje, że jakieś środki dodatkowe wpłyną do naszego miasta. Róbmy coś z obywatelami miasta, róbmy coś, co tym miastem pokieruje trochę inaczej, coś tutaj zakręci. Wałbrzych kojarzy się Jerzemu Owsiakowi głównie z zespołem punkrockowym Defekt Mózgu. Zwrócił on uwagę na zmiany, jakie dokonały się w mieście i potrzebę nowego spojrzenia na miasto. Siwego bardzo pozdrawiam, bo to jest właśnie Wałbrzych, który ja pamiętam. Sławolny Dyzio, który śpiewał na przystanku Ustok. Dlaczego Wałbrzych pod Jimiego Hendrixa? I takie mamy nastawienie. Mam nastawienie, że zresztą to nie miało być miasto rock'n'rolla, muzyki punkowej. To są po prostu legendy, które trzeba też trzymać i które trzeba mieć ze sobą. Ja jestem fanem tego kraju, jestem fanem Polski. Ja wjeżdżam tutaj i myślę, w Wałbrzychu byłem kiedyś, dawno temu.
I jak patrzę tutaj na tą kopalnię, że takie coś jest odnowione w taki sposób, to jest w ogóle rarytas, to jest w ogóle coś, że tutaj powinny być hotele, żeby ludzie przyjeżdżali, bo ludzie ze świata uwielbiają taki industrializm w postaci muzeów. No to jest w ogóle fantastyczna rzecz, to powinno się być z tego dumnym. Wałbrzych jest miastem, który w bardzo wielu umysłach jest taką kwintesencją wszelkich polskich bolączek. Bezrobocia, zamykanych zakładów, bieda szybów, no to się o tym się bardzo często, jak mówimy o Wałbrzychu, to mamy taki synonim, no w Wałbrzychu pojechać na wakacje, żartujesz. No właśnie mówmy o tym, że być może Wałbrzych może być miastem, gdzie możemy spędzić wakacje. Jeżeli będziemy mieli takie myślenie, to pod tym kierunkiem będziemy myśleli o odbudowaniu kamienic, o tym, żeby było ładniejsze miasto, żebyśmy dbali także o siebie, żebyśmy samodzielnie potrafili coś razem zrobić. Orkiestra jest dowodem na to, że nagle jest zima i w Wałbrzychu jest sztab. I ten Wałbrzych potem dostaje zwrotną w postaci sprzętu medycznego. Czy to wszystko się jakoś zawiązuje? Pracownia Miasta Akcja Społeczna Gazety Wyborczej prowadzona od 2014 roku. To przede wszystkim forum dyskusji, wymiany doświadczeń i opinii pomiędzy samorządowcami, mieszkańcami, przedstawicielami władz centralnych oraz liderami biznesu i kultury. Nieprzypadkowo w tym roku finał projektu odbył się właśnie w Wałbrzychu. Pracownia miasta właściwie służy wydobywaniu energii. Jak sobie pomyślimy o Wałbrzychu, o tych opuszczonych kopalniach, a jesteśmy w takim miejscu, tak starej kopalni, która ma zewnętrzne mury odbudowane, potrzebuje energii. Ja myślę sobie, że to jest taka dość metaforyczna sytuacja, że tę energię społeczną, znaczy musimy, warto, trzeba wydobywać, tak jakby napełniać jakby te relacje społeczne od nowa. I dlatego zaprosiliśmy prezydentów różnych miast, działaczy społecznych, także Jurka Owsiaka, który jest po prostu synonimem w ogóle energii społecznej, żeby tutaj o tym porozmawiać, bo sądzę, że Wałbrzychowi, nie tylko Wałbrzychowi, ale wielu różnym polskim miastom, społecznością potrzeba takiej jakby wymiany energii, znaczy znalezienia pomysłu na siebie. Ja jestem w Wałbrzychu pierwszy raz i to jest taki przywilej, że jak się przyjeżdża za pierwszym razem do jakiegoś miasta, to się widzi, z jednej strony się go nie znam, czy ja mam jakieś wyobrażenie o Wałbrzychu, znaczy skojarzenia mam, powiedziałbym, dość banalne, takie, że po prostu bieda szyby, znaczy jakaś społeczna zapaść, tak, i ostatnio złoty pociąg, prawda? Takie są, najogólniej rzecz biorąc, takie mają ludzie skojarzenia w Polsce o Wałbrzychu. Przyjeżdżam, widzę tak, odnowione kamienice, wyprostowane ulice, dojeżdżam do kopalni, które słyszałem, że jest starą kopalnią, tylko tyle wiedziałem, tak? Że tu jest jakiś ośrodek, a po drodze po prostu widzę jakby naprawdę odświeżone inne miasto. Spotykam jedną osobę, pytam się, co się tutaj dzieje, co słychać, i wszyscy mówią, że jest, tutaj tak, czują, jakby to miasto było przed startem, przed takim restartem tak naprawdę, nie? Dlatego tutaj żeśmy zaprosili różnych ludzi z całej Polski. Uczestnikiem pracowni miast i prelegentem, który wygłosił wykład Urząd Człowiek i Woda, czyli Jak nie utonąć i zmieniać polskie miasta, był Huub Droog. Holenderski urbanista, specjalista z dziedziny planowania przestrzennego, opowiadał m.in. o wyzwaniach, jakie stoją przed metropoliami. Mamy wyzwania, z którymi musimy się zmierzyć w przyszłości. Musimy spojrzeć na miasto pod kątem wyzwań, którym musimy podołać, aby spełnić oczekiwania ludzi, którzy w nich mieszkają. Oczywiście najpoważniejszym wyzwaniem jest... Holenderski urbanista przekonuje, że dotychczasowa formuła miast się wyczerpała, a dzisiejsze ośrodki miejskie muszą spełniać zupełnie nowe funkcje. Być może nie potrzebujemy nowych miast w takim dosłownym znaczeniu, ale inne są powody, dla których potrzebujemy miast. W przyszłości potrzebowaliśmy miast do obrony, wymiany handlowej i z powodów religijnych. Jestem przekonany, że obecne powody, dla których potrzebujemy czy wykorzystujemy miasta, to przede wszystkim umożliwienie ludziom spotkania się. Jest zauważalny trend, że coraz więcej produktów kupujemy przez internet, więc coraz rzadziej potrzebujemy miejsc związanych z handlem. Potrzebujemy miejsc, gdzie możemy się spotkać i wymienić pomysłami. Jednym z punktów programu był wykład prezesa Zamku Książ, który opowiadał o tym, jak skorzystał Zamek Książ region wałbrzyski w związku z wrzawą medialną powstałą na skutek odkrycia tzw. złotego pociągu. Poproszono nas o to, żeby opowiedzieć o tym, co udało nam się uzyskać w wyniku całej akcji promocyjnej związanej z tzw. złotym pociągiem. Ja będę wypowiadał się w imieniu swoim zamku, ale również starej kopalni, wszystkich tych instytucji, zarówno wałbrzyskich, jak i regionalnych, bo w tą akcję włączyło się więcej podmiotów, o tym, co nam się udało zrobić, jak to przygotowaliśmy, na co zwracaliśmy uwagę,
No jak to się stało, że Wałbrzych rzeczywiście, myślę, po tym roku jest zdecydowanie bardziej rozpoznawalny niż jeszcze był rok temu? Po pierwsze, oczywiście we względnych liczbach, czyli to, ile mieliśmy turystów do tej pory, i to były nasze najlepsze lata, a mimo wszystko ciągle ten trend rośnie, więc to jest jakby pierwszy taki najbardziej namacalny efekt. Po drugie, myślę, że jednak zmiana wizerunku tego regionu i postrzegania. I to właśnie widać, myślę, nawet bardziej z zewnątrz niż wewnątrz. My może tego jeszcze nie dostrzegamy, ale sam pomysł na to, żeby o tym opowiedzieć wśród tylu zacnych gości, o tym świadczy. I trzecia rzecz, nawet to, co się zdarzyło ze zdjęciami teraz, tymi, które trafiły do zamku, czy to, że trafiła z Nowego Jorku do nas kolejna książka do biblioteki, to jest to, że to miejsce jest bardziej rozpoznawalne, że łatwiej nas znaleźć i że ktoś się tym interesuje. Ja myślę, że tego typu elementy również są pewnego rodzaju pokłosiem tej akcji i będzie nam łatwiej pozyskiwać tego typu rzeczy zarówno nam, jak i wszystkim instytucjom, które działają w tym regionie. Jednym z gości biorących udział w panelu dyskusyjnym Jak żyć w cieniu metropolii był reportażysta Filip Springer. Jego wrażenia na temat Wałbrzycha są bardzo pozytywne. Przekonuje on, że tutejsze problemy architektoniczne nie są odmienne od tych, z jakimi zmagają się inne polskie miasta. Ja uwielbiam Wałbrzych, ja w ogóle uwielbiam tę część Polski. Uważam, że to jest jedna z najciekawszych regionów Polski. Znaczy, Wałbrzych pod względem architektonicznym czy estetycznym nie jest różny od innych miast w Polsce. Znaczy, jedynym miastem, które różni się od panoramy polskiej przestrzeni jest Zakopane, tam jest po prostu gorzej. Ale wszędzie indziej te problemy są oczywiste i takie same. To znaczy, z jednej strony jest to brak harmonii w przestrzeni publicznej, z drugiej strony zeszpecenie takimi najprostszymi rzeczami jak na przykład reklama, no i suburbanizacja, która w Wałbrzychu pewnie w mniejszym stopniu, w innych miastach większym, ale taka chaotyczna zabudowa tych terenów, które nie są zabudowane, bez świadomości tego, że taka chaotyczna zabudowa powoduje zwiększenie kosztu obsługi tych terenów, no to są problemy uniwersalne. Filip Springer trafił do projektu reporterskiego Miasta Archipelag, będącego zapisem jego podróży po miastach, które kiedyś były stolicami województw, ale na skutek reformy administracyjnej z 1999 roku utraciły ten status. Miasta Archipelag jest projektem, który jest skoncentrowany na byłych miastach wojewódzkich i jego główną intencją jest zbadanie, jak wygląda życie tam. To znaczy, ja w toku tej podróży przez te miasta, ale także skupiałem się na rozmowach z mieszkańcami, na rozmowach o problemach tych miast z perspektywy mieszkańców, bo trochę mieliśmy poczucie, zaczynając ten projekt, że ta część narracji o tych miastach jest pominięta, to znaczy nie pyta się ludzi, którzy mieszkają w tych miastach, co oni tak naprawdę sądzą o nich. Podobnego zdania jest prezydent Roman Szełemy, który uważa, że choć utrata statusu miasta wojewódzkiego nie była dla Wałbrzycha łatwa, to najtrudniej było pogodzić się z zamknięciem kopalń, owocą czego była utrata pracy przez znaczną część mieszkańców. Znakomicie wiemy, że sam status posiadanie lub jego utrata nie wpływa aż tak bardzo, natomiast on pociąga za sobą, albo też jest to koincydencja zdarzeń, inne procesy inwestycyjne, depopulacyjne, zmiana kapitału społecznego. Kilka rzeczy w skali, kilka zjawisk w skali właściwie takiej kompleksowej nie zdarzyło się nigdzie poza naszym miastem, które niestety wymagają, no, takiego, bym powiedział, militarnego mobilizowania się i później militarnego, w cudzysłowie, wspierania się po to, żeby najpierw przetrwać, a później, żeby wyjść na tą ścieżkę wzrostu. Ja z dużym szacunkiem oceniam te moich poprzedników, kiedy większość z tych zjawisk po prostu się zdarzyła. Restrukturyzacja kopalń, status miasta wojewódzkiego, utrata grodzkości, upadek przemysłu ceramicznego, włókienniczego. W ramach Pracowni Miast realizowane były warsztaty i konferencje obejmujące swoim zakresem tematycznym takie dziedziny jak rewitalizacja, tożsamość miejska, ekologia, tolerancja kulturowa oraz relacje państwo-samorząd. Trwa zasypywanie podziemnego przejścia dla pieszych przy dworcu Miasto. Przejście było kompletnie zdewastowane, przez co pociągi tamtędy przejeżdżające musiały zwalniać do 20 km na godzinę, tłumaczy Bohdan Ząbek z zespołu prasowego PKP PLK. Przejście było od dawna nieczynne ze względu na jego katastrofalny stan, jednak mieszkańcy, z którymi rozmawialiśmy, są oburzeni tym, że jest ono niszczone. Według mnie głupi pomysł. Lepiej by było, jakby to było. Jest jedna wielka bzdura. Dlatego, że jak tutaj jest pociąg, to trzeba czekać nieraz po 10 minut, zanim pani otworzy, bo za wcześnie zamykają. Jak ósemka jest przed szlabanem, w
wtedy my, większość ludzi, przejdziemy przez ten tunel i zdążymy na ósemkę. Bo tak, żeby nie ósemka, to by mi to nie przeszkadzało, nie? Zastępca dyrektora Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu, Bogusław Rogiński, tłumaczy, że w ramach budowy obwodnicy zachodniej w tym miejscu powstanie bezkolizyjne przejście dla pieszych. Nadziemne lub podziemne. Jeżeli będzie nadziemne, to na pewno będzie dobre. Mi się zdaje, że czas pokaże, nie? Ale generalnie przejście jest potrzebne. Mi się wydaje, że tak. Usprawnia. No, oczywiście. Albo komuś się śpieszy, szlaban zamknięty. No to co, przez tunel i na autobus, czy gdzieś tam pnie? Ja na przykład nadziemny, jak będzie, to nie wejdę, bo mam lęk wysokości. Jak tłumaczy Bogdan Ząbek z zespołu prasowego PKP PLK, metalowa konstrukcja przejścia podziemnego przy przejeździe na ulicy Żeromskiego w Wałbrzychu była kompletnie zużyta. Jej stan techniczny nie pozwalał na użytkowanie przejścia już od kilku lat. Z tego powodu również prędkość pociągów tamtędy przejeżdżających została ograniczona do 20 km na godzinę. Bogdan Ząbek zapewnia, że podłoże pod torami zostanie wzmocnione. Powstanie wygodne przejście, chodnik obok jezdni. Jezdnia otrzyma również nową nawierzchnię na przejeździe. Prace mają zakończyć się w połowie roku. Ponad 500 000 zł gmina Wałbrzych będzie musiała zwrócić firmie Mobruk. Gmina Wałbrzych nie zamierza płacić. Będzie się odwoływać. Sprawa sięga 2011 roku i dotyczy wycinki drzew na terenie, gdzie miał powstać zakład przerobu mułu węglowego. Drzewa zostały wycięte, a gmina Wałbrzych nakazała wpłacić pieniądze w związku z wycinką drzew. Chodziło o ponad 633 tysiące złotych. Jak tłumaczył wtedy rzecznik Mobruku, wniesiono opłatę, by nie blokować inwestycji. Jednak zdaniem Mobruku firma powinna zostać z opłat zwolniona. Po 5 latach zakończyło się postępowanie administracyjno-sądowe. Gmina Wałbrzych powinna zwrócić firmie ponad 500 000 zł, 363 tysiące za wycinkę plus odsetki. Mobruk zapowiada, że oprócz zwrotu ponad 500 000 zł będzie domagać się również odszkodowania. Jak twierdzi rzecznik Wałbrzyskiego Urzędu Miasta Arkadiusz Grudzień, gmina Wałbrzych będzie się odwoływać od decyzji. Naszą decyzją takiego zwrotu nie było i na chwilę obecną nie będzie. Mimo że ostatnio została decyzja uchylona, to wcześniej przez wielokrotnie samorządowe kolegium odwoławcze podtrzymywało naszą decyzję w tej sprawie. W związku z czym będziemy się zwracać ponownie o rozpatrzenie tej sprawy, w związku z czym na chwilę obecną nie ma mowy o wypłacie żadnych pieniędzy na rzecz spółki Mobruk. Przypomnijmy, miasto od kilku lat prowadzi walkę z Mobrukiem i chce zamknięcia składowiska odpadów. W Mobruku często dochodziło do poważnych pożarów. W lipcu ubiegłego roku pożar dogaszano kilkanaście dni. Koszty akcji strażaków oszacowano na ponad 140 tysięcy złotych. W lipcu ubiegłego roku prezydent Szełemej w pismach do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska żądał, by zostało wszczęte postępowanie administracyjne, które zabezpieczy dowody łamania prawa przez Mobruk oraz wstrzymania działalności składowiska odpadów. Inspektor ochrony środowiska takiej konieczności nie widział. Wszystko w rękach burmistrza Mieroszowa Marcina Raczyńskiego. To on podejmie decyzję o dalszych losach kopalni. Regionalny dyrektor ochrony środowiska we Wrocławiu wydał pozytywne postanowienie uwzględniające realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu melafiru ze złoża Rybnica Leśna przez spółkę Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy. Koncesja na wydobycie melafiru w Rybnicy Leśnej wygasła 21 czerwca ubiegłego roku. Decyzję dotyczącą dalszych losów kopalni ma podjąć burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński. Komitet Obrony Praw Mieszkańców Wałbrzycha od lat protestuje przeciwko działalności kopalni. Od 20 lat mimo sprzeciwu i protestów kopalnia nie wybudowała drogi technicznej dla siebie i nie podjęła prób rozwiązania problemu transportu. Dlatego tej kopalni nie chcemy. Protesty zaczęły się w 2003 roku w związku z nasileniem się uciążliwości, mówi przewodnicząca Komitetu Obrony Praw Mieszkańców Wałbrzycha Teresa Roszkowiak. Największy problem, jaki zgłaszają mieszkańcy, to uciążliwość w postaci nieprzerwanego konwoju ciężarówek transportujących z kopalni urobek. Tymczasem regionalny dyrektor ochrony środowiska we Wrocławiu wydał pozytywne postanowienie uwzględniające realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu melafiru ze złoża Rybnica Leśna przez spółkę Kopalnie Surowców Skalnych w Bartnicy. W uzasadnieniu decyzji podkreślono, że kontynuacja wydobycia melafiru w Rybnicy Leśnej nie powinna znacząco wpływać na środowisko przyrodnicze na obszarze Natura 2000. Decyzję środowiskową umożliwiającą kopalni wystąpienie o nową koncesję podejmie burmistrz Mieroszowa. Na razie nie udało nam się skontaktować z burmistrzem Raczyńskim. Czekamy na komentarz w tej sprawie. Kolejne przedszkola samorządowe w Wałbrzychu. W szkołach podstawowych numer 17 na Sobięcinie i numer 30 na Starym Zdroju powstaną nowe przedszkola publiczne. Placówki będą czynne od 1 września. Nabór rusza już w lipcu.
W szkołach nr 17 i nr 30 są zerówki, w których dzieci przygotowywane są do nauki w szkole. Rada Miejska w Wałbrzychu zatwierdziła uchwałę o powstaniu w tych placówkach pełnowymiarowych publicznych przedszkoli. Na bazie szkoły nr 17 na Sobięcinie i na bazie szkoły nr 30 na Starym Zdroju powstały zespoły szkolno-przedszkolne, w skład których będzie wchodziła publiczna szkoła podstawowa oraz pełnowymiarowe przedszkole, a nie tak jak do tej pory, tylko i wyłącznie zerówka, czyli oddział przedszkolny, w którym dzieci już 5- bądź 6-letnie realizowały roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. To jest tak jakby poszerzenie oferty publicznej opieki i wychowania, ponieważ te przedszkola, które w miejsce tych zerówek są tworzone, one nie tylko będą w swojej strukturze miały oddział odpowiadający właśnie obecnie funkcjonującej zerówce, ale także grupy dzieci młodszych, czyli 3, 4 i 5-latków. Oba przedszkola łącznie będą mogły przyjąć 200 dzieci. Nabory do nowych placówek będą wyglądały podobnie jak w innych tego typu placówkach. Planowany termin rozpoczęcia naborów to 1 lipca. Przedszkola mają zacząć funkcjonować od nowego roku szkolnego. To będą te same warunki, które w tej chwili są już realizowane, bo w naborze do przedszkolu w Wałbrzyscy rodzice już udział po raz drugi biorą w drodze elektronicznej. W tej chwili taki nabór już funkcjonuje i w momencie, kiedy te przedszkola zostaną utworzone, czyli zostanie już jakby dopełniona formalność i uprawomocnią się uchwały tworzące te właśnie przedszkola, te dwa przedszkola nowe zostaną do tego naboru elektronicznego wpisane i zostanie tak jakby kolejny nabór elektroniczny do tych właśnie dwóch przedszkoli uruchomiony. Organizacyjnie te przedszkola postaramy się uruchomić od 1 lipca celem zatrudnienia już części, jeszcze części, tylko kadry pedagogicznej i niepedagogicznej w celu przygotowania bazy i wszystkiego, co konieczne do tego, aby z dniem 1 września w tym przedszkolu mogły już być prowadzone grupy dla dzieci. Stąd nabór oficjalny do tychże właśnie przedszkoli zostanie ogłoszony chwilę po tym, jak uprawomocnią się uchwały Rady Miejskiej dzisiaj podjęte w sprawie ich utworzenia. Przedszkola samorządowe nr 1 i nr 2 będą miały status publiczny, więc opieka nad dziećmi, podobnie jak w innych publicznych placówkach, będzie bezpłatna. 5 godzin opieki w takim przedszkolu to jest nieodpłatne dla rodzica. Każda następna godzina, jeżeli rodzic zdecyduje się takie dziecko zostawić w przedszkolu, wynosi zaledwie złotówkę. Jest to uregulowane odrębnymi przepisami prawa, w tym uchwałą Rady Miejskiej sprzed kilku lat, także jest to jak gdyby nieodpłatne świadczenie usługi opieki nad dzieckiem w wieku od 3 do 5 roku życia. W każdej z placówek zatrudnienie znajdzie około 10 pracowników. 3 rodziny polskiego pochodzenia z Ukrainy zamieszkają w Wałbrzychu. Miasto zapewni im mieszkania i pracę. Odpowiadając na prośbę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, aby gmina Wałbrzych przyjęła 3 rodziny do naszego miasta Wałbrzycha, to już jest kolejna taka prośba. Pan prezydent i radni się pochylili nad tym, aby te rodziny sprowadzić do Wałbrzycha. Będą zapewnione mieszkania, praca i warunki socjalne będą zbliżone, można by powiedzieć, na miarę XXI wieku. Pragnę nadmienić, że w wschodniej Ukrainie jeszcze trwają wojny i te rodziny są polskiego pochodzenia. Mieszkania dla rodzin są już przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W tej chwili rodziny przebywają jeszcze na Ukrainie. Zapewne u siebie. Jeszcze po rozpatrzeniu tych wszystkich, prawda, wniosków i próśby, które były zgłaszane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ministerstwo zwróciło się do nas i zapewne oczekują na pozytywny odzew z tej strony, a pozytywny odzew z tej strony to jest właśnie ta uchwała, która została przyjęta. Miasto zapewni rodzinom pracę zgodnie z ich wyuczonymi zawodami. Jako najbardziej prawdopodobne miejsca pracy wymieniane są firmy w Wałbrzyskiej strefie oraz instytucjach miejskich. Nie została ta kwestia podnoszona, gdzie zostaną przyjęci, ale zapewne zgodnie ze swoim zawodem i podejrzewam, że w strefie mamy MZUK Wałbrzyski, OSIR, AquaZdrój, także zapewne praca dla nich się znajdzie. W godnych warunkach będą i pracować, i mieszkać.
Rodziny, które przyjadą do Wałbrzycha, otrzymają karty stałego pobytu. Nie będą mogli jednak skorzystać z wielu ulg, m.in. z programu Rodzina 500+. To już wszystkie wiadomości w przeglądzie tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia w poniedziałkowym serwisie informacyjnym. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.